Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem o zespole bolesnego miesiączkowania z punktu widzenia terapeuty. Ten problem dotyka sporej liczby kobiet, niestety już nawet w wieku nastoletnim. Czy zawsze należy zaakceptować fakt, że taka już moja uroda? A może trzeba pogodzić się z tak zwanymi trudnymi dniami lub przyzwyczaić się do comiesięcznego zażywania pigułek? A może warto poczekać, aż samo przejdzie? Takim poglądom jako terapeuta mówię stanowcze nie. Aby dokładnie to wyjaśnić, zacznijmy od anatomii. Układ rozrodczy kobiety składa się z jajników, jajowodów, macicy, pochwy i narządów płciowych zewnętrznych. Kluczowe jest to, że ściany macicy zbudowane są z mięśniówki gładkiej, która podlega nieprzerwanym skurczom. Istotny jest również system zawieszenia narządów płciowych w obrębie miednicy mniejszej. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na struktury powięziowo-więzadłowe, takie jak więzadło szerokie macicy, więzadło obłe macicy, blaszkę Delbeta, więzadła szyjki macicy oraz mięśnie dna miednicy. Co więcej, w obrębie więzadeł przebiegają naczynia i nerwy, które zaopatrują narządy rodne. Dlatego każda zmiana napięcia w systemie mięśniowo-więzadłowym będzie realnie wpływać na kondycję narządów miednicy mniejszej. Klinicznie zespoły bolesnego miesiączkowania można podzielić na pierwotne i wtórne. Pierwotne bolesne miesiączkowanie nie jest związane z żadną chorobą współistniejącą. Może mieć charakter zastojowy lub spazmatyczny. Wtórne bolesne miesiączkowanie jest konsekwencją zaburzeń oraz stanów chorobowych narządu rodnego. Warto tutaj wspomnieć o endometriozie, polipach, mięśniakach macicy, stosowaniu domacicznych środków antykoncepcyjnych czy bliznach i wzrostach pooperacyjnych. W zależności od publikacji szacuje się, że około 40-80% kobiet ma problem z bolesnymi miesiączkami. Czyli problem jest naprawdę powszechny, a jednocześnie spychany na bok. Dolegliwości związane z bolesnym miesiączkowaniem najczęściej pojawiają się dzień lub na kilka godzin przed rozpoczęciem krwawienia lub w momencie jego pojawienia się. Zdarza się, że bóle menstruacyjne bardzo mocno ograniczają życie codzienne kobiet. Niektóre kobiety są wręcz z niego wykluczone. Ból ma charakter skurczowy i może promieniować do pleców, podbrzusza, ud czy krocza. Ponadto bardzo często pojawiają się objawy towarzyszące. Nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka, niestrawność, zawroty i bóle głowy, nerwowość i zaburzenia nastroju, bóle i tkliwość piersi, ogólne osłabienie. Co tak naprawdę z punktu widzenia terapeuty może predysponować kobietę do zespołu bolesnego miesiączkowania? Oczywiście odpowiedzi jest mnóstwo. Na podstawie doświadczenia zdobytego w gabinecie przedstawię Wam kilka najczęstszych czynników. Jednym z nich jest postawa. Nieprawidłowa postawa ciała, garbienie się, zbyt długie siedzenie, zaburzenie krzywisk kręgosłupa, zmiana napięcia mięśniowego wpływają niekorzystnie na jakość pracy narządów wewnętrznych oraz ich ruchomość. Osłabiają efektywność oddychania i drenażu żylnego. Nieprawidłowa dieta, zaburzenie perystaltyki, zaparcia, biegunki wpływają na zmianę napięcia w obrębie jelita cienkiego i grubego, co z kolei realnie wpływa na ograniczenie ruchomości macicy i pęcherza moczowego. Blizny i wzrosty pooperacyjne zmieniają ruchomość tkanek, nie tylko powierzchownych, wpływają też na struktury położone głębiej. Każda, nawet najmniejsza blizna ma znaczenie, nieważne czy po laparoskopii, czy po cesarskim cięciu, czy powstała rok, czy 15 lat temu. Każda powinna być zbadana przez terapeutę. Kolejnym czynnikiem jest obecny w naszym życiu stres, który nadmiernie pobudza układ współczulny, a on z kolei wpływa na zmniejszenie przepływu krwi przez układ pokarmowy i rozrodczy. Urazy mechaniczne, tzw. świeże i stare kontuzje, w szczególności w obrębie kończyn dolnych, miednicy i kręgosłupa, będą istotnie wpływać na zmianę mechaniki całego ciała. Nieoczywistym czynnikiem są częste i nawracające infekcje pęcherza moczowego. Mogą one powodować wzrosty i sklejenia, zaburzający ślizg między narządami miednicy mniejszej. Widzicie teraz, że bolesne miesiączkowanie nie jest problemem samej macicy. W terapii konieczna jest praca z całym ciałem. Jednakże elementy, o które zawsze musimy zadbać, to prawidłowa mobilność i motylność narządów miednicy mniejszej i jamy brzusznej, swobodna praca przepony oraz całej klatki piersiowej.
Wyrównanie napięć w systemie mięśniowo-powięziowym ze szczególnym uwzględnieniem wiązadeł macicy i mięśni dna miednicy. Zapewnienie sprawnego krążenia i drenażu limfatycznego oraz zbalansowanie układu autonomicznego. Wykorzystując elementy terapii manualnej, wisceralnej, powięziowej czy kraniosakralnej, musimy dążyć do tego, aby zminimalizować, a jeśli to możliwe, to całkowicie zlikwidować wszystkie przykre dolegliwości związane z bolesnym miesiączkowaniem. Co możecie zrobić same w warunkach domowych? Jeżeli borykacie się z zaparciami, biegunkami, wzdęciami, to przede wszystkim zacznijcie od przeanalizowania swojej diety. Utrzymujcie regularną aktywność ruchową. Wprowadźcie ćwiczenia uwalniające i rozluźniające miednicę, poprawiające ruchomość kręgosłupa, rozciągające mięśnie grzbietu oraz bioder. Kiedy ból jest bardzo duży, spróbujcie odpocząć w pozycji embrionalnej. Wykorzystajcie ciepło, na przykład w postaci termoforu. Możecie zastosować delikatny automasaż, ale wcześniej skorzystajcie z porady specjalisty, który Was poinstruuje. Terapia nie jest ograniczona wiekiem. Dlatego drogie mamy, drodzy rodzice, jeżeli Wasze córki wkraczając w wiek dojrzewania sugerują, że mają problem z bolesnym miesiączkowaniem, nie ograniczajcie się jedynie do zaaplikowania kolejnej tabletki przeciwbólowej. Skorzystajcie z wizyty u terapeuty uroginekologicznego lub osteopaty. Pamiętajcie, im szybciej zaczniemy reagować na problem bolesnego miesiączkowania, tym szybciej mamy możliwość na odzyskanie radości i komfortu życia oraz cieszenia się w pełni z kobiecości. Jeżeli znacie kogoś, kto ma problem z bolesnym miesiączkowaniem, podajcie ten film dalej. Do zobaczenia!